O, dobrze, że jesteś. Mów, co się stało? Rejwsi schwytali Sola. Idiota pojechał z niewielkim oddziałem na patrol i nie wrócili. Jesteś pewna, że to robota Rejwsów? Obserwowaliśmy ich obóz. Wiemy, że przetrzymują więźniów i że mają kogoś ważnego. Musimy go odbić. Nie wiem dlaczego, ale czułam, że mogę na ciebie liczyć. Jasne, panu. Przecież jesteśmy kumplami. Myślałem, że o tym wiesz. Uważaj. Zapamiętam to i potem się ode mnie nie opędzisz. Jakoś to przeżyję. Przyjaźń przyjaźnią, ale jedną z najlepszych snajperek, jakie można znaleźć na zachodnim wybrzeżu, nie pogardzisz, co? Techtronika Grad. Widziałeś ją w akcji. To oraz wdzięczność Aldecaldos. Brzmi nieźle. Kiedy weźmiesz ją w ręce nieźle, zmieni się w świetnie. Chodźmy. Mitch wprowadzi cię w szczegóły. No proszę, pana Miwi razem w obozie. Kto by się spodziewał? Tutaj? Po tym, co się stało ze Skorpionem? No to po Solu. Olej to. Hej, panam! Ty na serio chcesz to zrobić? Ktoś musi. Wiesz, że masz nierówno pod sufitem? Ktoś musi. Gdzie Mitch? Miał tu na mnie czekać. Zaraz będzie. Nie mówiłaś, że chcesz wziąć do tego kogoś z zewnątrz. Każda pomoc się przyda. Okej. Jak chcesz to zrobić? Po cichu. Bezpośredni atak to samobójstwo. Mitch zajął się już rekonesansem. Ty przekradniesz się do obozu Rejwsów, a ja będę cię osłaniać. Sam raz dla dwóch osób. Nie, żebym się chciał z wami zabrać i dopaść paru Rafenów. Po prostu... Rozejrzyj się! Po ostatnich atakach połowa ludzi ledwo stoi na nogach. Sprzęt? Lepiej nie gadać. A jebane dostawy utknęły pod Reno. Jesteśmy w dupie, Złotko. I wciąż nie wiadomo, czy z niej wyjdziemy, czy cofniemy się do okrężnicy. Przywódca klanu zostaje porwany, a wy czekacie? Strach pomyśleć, co byście zrobili, gdyby chodziło o kogoś mniej istotnego. Prosisz się o kłopoty. Zostaw go. Ma prawo nie rozumieć. Jest i Mitch. Wypuściłem drona na obóz Rejwsów. Rzucisz okiem? Czy wolisz wygłaszać opinię? Okej. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Tylko nie za długo. Rafeni nie widzą drona, bo ma aktywny kamuflaż. Ale zżera to masę energii. Zamelinowali się w tej opuszczonej cementowni. Zobacz, masa ciężkiego sprzętu. Rejwsi są jak szarańcza. Zajmują teren, ograbiają go ze wszystkiego, co wartościowe do gołej ziemi i odjeżdżają. Ale tym razem... Widzisz ten mur? Wzmocnili go jakimiś prymitywnymi systemami bezpieczeństwa. A to oznacza, że chcą tu zostać na dłużej. Dlaczego? Kurwa, mogę tylko zgadywać, ale ma to coś wspólnego z Solem. Jeśli ciągle tam jest, musimy znaleźć drogę do środka. Ta mała wartownia jest chyba połączona z resztą obozu. Nasza furtka? Mhm. Jeśli nie to, to zostają wyłomy w murze albo mniej strzeżone odcinki. Widzisz te ślady? Ślady opon. Wozy były mocno obciążone. Mogli wieźć sprzęt, albo Sol nie był jedynym więźniem. Prowadzą do ciężarówki, możesz ją przeskanować? To chyba ta, w której trzymali Sola. Główny budynek. Sol musi być gdzieś w środku. Spory kompleks. To będzie jak szukanie igły w stogu siana. Jeśli nie wyjebali jeszcze całej elektroniki, można użyć kamer przemysłowych. Wystarczy, że znajdziesz pomieszczenie kontrolne.
Ten mostek techniczny prowadzi z garażu do głównego kompleksu. Okej, coś już wiemy. Wszystko jasne? Tak, chodźmy po niego. Raczej jedźmy. Mitch, przygotowałeś Vana? Na ile się dało. Sami zobaczcie. Solidna robota. Raczej solidna improwizacja. Tak czy inaczej musi wystarczyć. Czekajcie. Mam tu coś jeszcze. Jeśli Sol wciąż żyje, będziecie tego potrzebować. Doprawiony superjet. Końska dawka. Nawet jego powinna postawić na nogi. Oby. Nie będę go taszczyć na plecach. No to mamy już wszystko. Vi, zabierasz się ze mną? Jasne, że z tobą. Okej, wskakuj za kierownicę. To ja prowadzę? Tak, muszę trochę wyregulować optykę. O cholera! Widzisz? Zajebista burza idzie! Groźnie wygląda. Kurwa, nie tylko wygląda, musimy się pośpieszyć! Okej, powtórzmy plan. Ty wchodzisz do obozu Ravesów najciszej jak to możliwe. Musimy zostawić wóz. Zaparkuj przy odkrywce. Okej, wysiadka. Idę zająć pozycję, będę miała cię na oku. Tam na dole. Uważaj na siebie. Jestem na pozycji. Mam cię w zasięgu. Okej, jesteś już blisko głównego budynku. To tam muszą trzymać Sola. Nie wystawia im się.
Uważaj. Strzelę w gajerzyczce. Główny budynek. Uważaj na robactwo. Sol jest gdzieś w środku. Czuję to w kościach. Pamiętasz, co ci mówiłam? Zamierzysz pomieszczenie kontrolne, możesz użyć ich kamer. Panam? Chyba widzę Sola. Zamknęli go w piwnicy. Jak z nim? Nie widzę wyraźnie. Za ciemno. Okej, zejdź do niego. Może jeszcze nie jest za późno. Chyba go widzę. Czy on... żyje? Chyba tak. Dobrze, zabieraj go stamtąd. Sol? To masz moje... pierdolone... cygaro? Thank you.
Spokojnie, Sol. Jestem z Panam. Panam? Panam odeszła. Nie całkiem. Zabieramy cię stąd. A, jesteś tym najemnikiem. Mocno cię obili. Chyba będziesz tego potrzebować. O! O! No i? Ta. Da radę? Teraz możemy iść w Dany. A teraz wynoście się stamtąd. Wychodzimy. Odpalam silnik. Wiedzą, teraz że tutaj jestem. Udało ci się ominąć strażę? Aha. Jeśli będziemy cicho, wyjdziemy stąd bez jednego strzału. Właśnie tak. Z piwnicy powinno być inne wyjście. Popełniasz błąd, pana! Znowu! Co? Błąd? Te skurwysyny chciały poznać naszą lokalizację. Jeśli teraz zawieziesz nas do obozu, podasz imię na tacy! Spójrz w okno, idioto! Burza zatrze ślady! A zatrze krew? Co? Mamy ich na ogonie! Kurwa! Musimy ich zgubić. Jedny pomysł na zatarcie silnika. Pierdol się, Sol. Więcej z niego nie wycisnę. Odepchnijcie ten ogon. Kontakt! Przygotuj się. Alde caldo! Kurwa, następni! Ściągnijcie ich! Wiedzą z drogi, będzie rzucało!
Kurwa, stoń! Nie! W pobliżu jest opuszczona farma! Zabieram nas tam! Kurwa! Chcesz mi rozwalić głowę? Nie poszło, dziewczyna. Lepiej bym tego nie zrobił. Dzięki. Widzicie te zabudowania? Tam przeczekamy. Pamiętam to miejsce. Powinno być bezpieczne. Przynajmniej na razie. Szybko! Do środka! Okej. Muszę złapać oddech. W ostatniej chwili. Tak. Dobrze, że... Chyba będziemy musieli tu zostać na noc. Przydałoby się zasilanie. Vi, możesz poszukać? Ja rozejrzę się tutaj. Parki i buldożery nigdy nie przyjechały. Wszystko kant do góry. Tak tylko będzie pobrana z korupami. Nie w nerwie. Nie. Hej, zadziałało! Mamy światło! Cholera. Zimno się robi. Próbowałam odpalić grzejnik, ale nic z tego. Przyjrzysz się temu? Może tobie się uda. Wiesz co? Sprawdź bezpiecznik na zewnątrz. Może się luzować przy iskrze. Jeśli tak, wbij go na hamak. Ja odpalę. Widzisz? Z datą przydatności sprzed ostatniej wojny, ale może się nie zatrujemy. Mamy dziś dużo szczęścia. Tak, szczęście. To dobre słowo. Oho, szykuje się dłuższe kazanie. Lepiej sobie usiąść. To może trwać godzinami. Nie będzie kazania. Ale powinniśmy porozmawiać. To gówno z rejwcami. Nie powinno się było wydarzyć. Chcieli znać nasze trasy, miejscówki, punkty przeładunkowe, wszystko. Gdyby tylko wiedzieli, w jakim jesteśmy stanie. Jeden czy dwa podjazdy i byłoby po nas. Nie czas na to. Oboje jesteście wykończeni. Mhm. Może tak będzie lepiej. Sami z Rafenami sobie nie poradzimy. Więc chcesz nas sprzedać biotechnice? Vi, powiedz mu, że to gówniany pomysł. Pan nam dobrze mówi. To nie brzmi jak dobry pomysł. Dzięki. A co ty możesz o tym wiedzieć? Wiesz, co mi się zawsze podobało w nomadach? Wasze przywiązanie do wolności. W Night City jest o nią cholernie trudno. Dlaczego? Bo korpy trzymają na wszystkim łapę.
Po prostu nie potrafię uwierzyć, że oddajesz im to, co macie najcenniejszego. Dzięki, Vi. Lepiej bym tego nie ujęła. Mieliśmy parę spięć. Kilka. Jak to w rodzinie. Nie warto ich rozpamiętywać. Też tak myślę. Jeśli chcesz wrócić, wszyscy przywitają cię z szeroko otwartymi ramionami. Ale coś musi się zmienić. Nie możesz zawsze wyskakiwać przed szereg. No i się zaczyna. Wiesz co, mała? Będziemy jeszcze mieć sporo czasu, żeby skoczyć sobie do gardła. Mam taką nadzieję. Ale teraz... chyba muszę się walnąć w kimę. Pomóc ci? Pieprzy pana. Wiecie, jak nazywają takie burze w północnej Afryce? Habub. Kurewsko dobra nazwa. Co to było? Habub? Tak. Habub? Oktany to ta ma. Zabawne. Co? Bardzo rzadko sypiam pod dachem, a to już drugi raz z tobą. Kiedy jesteś w trasie tak długo, że dupa zaczyna ci wrastać w fotel, zapominasz, jak to jest mieć sufit nad głową. I co? Tak jest lepiej? Nie, po prostu inaczej. Właściwie... tutaj jest prawie jak w porządnym hotelu. Mamy kominek, alkohol. Brakuje tylko jakiegoś znudzonego gościa z recepcji. Czy jest pani zadowolona z obsługi? Lepszej mieć nie mogłam. Bez butów byłoby pani wygodniej. Po całym dniu? Nie chciałbyś tego. Przestań. Po dniu takim jak ten zasłużyłaś na trochę relaksu. Co masz na myśli? W tym motelu stawiamy na satysfakcji klienta. Czego sobie pani zażyczy? Nie wiesz, czego bym chciała. Wiesz co? Lepiej już chodźmy spać. To był cholernie długi dzień. Dziękuję, że przyjechałeś. To dla mnie dużo znaczy. Słyszysz? Nie. Właśnie. Przestało wiać. Nie wiem, jak ten cały Habub, ale jak na wielkich równinach wieje Chinook, to w ogóle nie można spać. Nic a nic. W imieniu całej obsługi motelu Wolna Kalifornia życzę państwu przyjemnych snów. Patrzcie, kto wstał. Hej, jak się spało? Dobra robota, Vi. W starym stylu. Powiedzmy, że następnym razem ja wybieram motel. Może będzie taka okazja. Za to ja spałam jak dziecko. Masz bardzo wygodne ramię. Aż żałuję, że zaraz będę musiała się zbierać. Ty po prostu nie potrafisz usiedzieć na tyłku, co? To nie w moim stylu. Ale to nie znaczy, że nie wróciłam do klanu. Chodź. To, o czym wczoraj gadaliśmy z Solem,
Dzięki, że stanąłeś po mojej stronie. Ale jedno muszę mu przyznać. Ta akcja z Ravesami to dopiero początek. Musimy się przygotować. Sol zajmie się sprawami na miejscu, a ja... A ty? Rafeni chcieli znać nasze trasy, tak? Kolejna Aldecaldos. Zacznę od rozpoznania. Jeszcze jedno. Twoje wynagrodzenie. Opiekuj się tą snajperką. Dobrze mi służyła. Będzie w dobrych rękach. Wiem. No to... Jeszcze raz dzięki. A poczekaj. Odnośnie wczorajszego wieczoru. Nie musimy o tym gadać. Po prostu... Nie jestem taka, wiesz? A jaka jesteś? Bardziej... taka. Uważaj na siebie. Ty na siebie też. I pamiętaj, mam u ciebie dług. W innych okolicznościach powiedziałbym jedź za nią. Ale teraz spójrz tylko. Takie dziewczyny bardzo trudno dogonić. Można mieć tylko nadzieję, że same na ciebie poczekają. A tobie co? Nie wiem, może jakieś wspomnienia, nieważne. Dobra, wracajmy do miasta. Mam dość tego wypizdowa.